Co wy robicie? Czemu tu jeszcze nie ma 100 tysięcy obserwujących? Dlaczego nie ma 100 tysięcy obserwujących u mnie? Rozjebałem tego Sokerkika przecież. A ile on dostał po poprzedniej? Ponad 100 tysięcy. Skończył na 250, a jak go rozjebałem, to chyba się należy, co? Tego wbijać do wybiura teraz i lecimy po 100 tysięcy. Jestem z naszą nową gwiazdą. Jest ją. Siemanko. Jak powiedział, tak zrobił. Dobijamy jemu też do stówy. Stóweczka dzisiaj. Sto koło obserwujących. Jesteśmy w stanie to zrobić. Przegrany, ale jednak wygrany. Pokazał charakter, zaskoczył nas. Nie, ja bym tak nie powiedział. Marcin Dubiel jest kurwa niezniszczalny. Przegrany, niestety. Ale następnym razem pokażę więcej. Znaczy powiem ci tak, by dla mnie było dużo, dużo lepiej niż myślałem i myślę, że widzowie też się pozytywnie zaskoczyli. Dlatego wbijaj do Marcina, stawcie followa. Szacun, byku. Fajnie, że dołączyłeś do naszej federacji. Dziękuję ci jeszcze raz do Marcina, bo zasłużył. Słuchajcie, zaraz rywala na kolejną galę. Zawalczymy o najlepszą brodę właśnie, na polskim YouTubie. Kto ma równiej przyciętą, tylko jest jeden problem. My się niestety lubimy. Lubimy się? A nie, to nie lubimy się. Kupujcie pay per view. Nie, no lubimy się, ale... A teraz specjalistka, Lexi. Kto ma lepszą brodę? Moim zdaniem Wojtek Golemanowski ładny. Nie było też widać, żebym wpadał z ciosami, a nie wpadałem z ciosami, bo nie miałem tlenu. Ja żałujesz. Nie, żałujesz, że się nie przygotowałem, nie? Co, Filipa? Ja zakończyłem karierę, nie wiem czy wiesz. Czemu? Podałem dupy, no. Ale Filipek może być twoim testem ostatecznym. Idziemy po niego! Filipek! Co? No dobra, to się przygotuje. No i co? No ale to musimy się dogadać. Powiedz coś, gdzie jest Amadeusz? No kurwa, obejrzałem... Gdzie jest Amadeusz? No była, no chujnia jest. Jest ze mną zwycięzca, gwiazda tej gali. Co, robota zrobiona, szacun dla Marcina jako zawodnika, ale konflikt pozostaje. Pozostaje. Chciałem zdjęcie z nimi w dwójkę. Nie. Ale jako zawodnik, propsik. Bardzo dobrze go Przemek Krzyżka przygotował.